Cześć, z tej strony Wiktoria i możecie mnie kojarzyć z mojego kanału na YouTubie. No i widzimy tutaj park maszynowy. No, to jest ciumnik, który żeśmy w tym roku zakupili. Głównie z tym jeżdżą moi synowie, bo ja już tam bardzo nie umiał opanować tego ciągnika. No. Fajnie mieć następców, że tak powiem. No, ale oni obydwaj są bardzo chętni do pracy i do... No, bardzo związani są z rolnictwem. Dobra, my tu rozmawiamy sobie, a ciągnik stoi, może się przejedziemy. No oczywiście, zawołam jednego synów i pojedziecie na pole. Okej, jest już z nami syn pana Norberta, Rafał, no i zabierze nas na pole. Zapraszam. Ale się dziwnie siedzi na miejscu pasażera. No ja też tak mam teraz. Ja tak głównie to jak byłeś mały, to zawsze z tatą jeździłeś. No. Ale po tym, że... A ty też. Po tym mi się jakoś nie chciało. Po tym przyszedł czas, że wolę przed komputerem siedzieć. O nie. I po tym tata mnie se wkurzył i powiedział... Stop, jadymy na pole. Wybierz mnie na pole i mi kazał się morać. I on pojechał do mnie. O, zostawił cię. Nauczył mnie. Ale ci się podobało. Ja. I od tego czasu praktycznie wszystko za to już od 2-3 lat. My bardziej w tym roku, jak my zasioli rzepak, to problem z ślimokami. Przeszliśmy 2 razy, trulimy ślimoki i to jest... On rzepak normalnie wylotł i nie było już po nim problemu. Bo jak on już jest wielki, to mu tam nie szkodzi. Teraz będzie na zima problem ze sarnami. A fest mu cię szkody, czy? No, dość trochę i jest. O, sorki. Spoczko, ja się trzymam. Jak u nas w ogóle mama nas na początku uczyła cały czas po polsku, żeby my umiały po polsku, wiesz, tak jak pójdziemy. I bardzo dobrze, bo teraz przecież jak je na studiach, czy jak coś nagrywam, faktycznie, ale są osoby, które im się ciężko przestawić. Ja mam tak, jak ktoś do mnie gadał po polsku, to też gadam po polsku. Mówią po polsku, co nie? A jak ktoś do nas gadał, to gadał. Kaś to wjechał. Boże, jak pięknie jest dzisiaj. Okej, interesujesz się rolnictwem, ale gdzie się uczysz? Czy to też jest coś związanego z rolnictwem? Jest bardziej z mechanizacją rolnictwa, bo jestem na kierunku mechanik i operator pojazdów maszyn rolniczych. Widzę wszystko jeszcze opakowane foliami. Macie go 2 miesiące, tak? No, od września chyba. Chyba jakoś tak, bo on był u nas na testach miesięcznych przed decyzją zakupu, no i po tych testach już przyszła decyzja, że go bierę. Żeście się zdecydowali. Jesteście zadowoleni. Tata już gadał, że... Jest wygoda. A ze spalaniem jak wam tu wychodzi? Ze spalaniem zależy na równym polu, lekko ziemia po kukurydzy, 16, 17, 15 litrów nawet było na takim długim polu. Ale są też takie kawałki, jak jest ciężko glina. No i też macie też podgórka czasami, nie? Podgórka, obierzina to 20 litrów też na hektar umie spolić, nie? Bo tu jest w miarę fajna ziemia, co sypie i jada 9-2 na godzinę, nie? To jest dużo, bo po pszenicach to, że nie umiał ujechać 9-2, 8 na godzinę i to było wszystko. Po prostu traktor jest mocny, ale jest lekki. On waży tam jakieś 9 tym hakiem. To jest lekkie. Myślę, że tu do tego traktora 1,5 tony spokojnie dobrego obciążenia może być. Na zadek mamy już załatwiony, bo nie wiem, czy nie chcę teraz zgody, ale myślę, że po 600 kilo na koło jest załatwione, nie? Także dyno czekamy. I co, planujesz zostać na gospodarstwie? Planujemy z bratem to dalej ciągnąć. Jak tata to już tak fajnie rozwinął. No właśnie. Jest co ciągnąć, nie? Szkoda by było to zostawić i iść na coś innego, nie? A poza orką, jaka jest twoja ulubiona praca na polu, na gospodarstwie? Moja ulubiona praca jest uprawa przedsiewna, nie? To jest na nawigacji, to jest odpoczynek, nie? Można powiedzieć. I tak samo uprawa pościerniskowo, talerzowanie, to tak. Tak. No dobra, uprawą, ale jak jest zima, to co robicie? Nudzicie się? Zimą przygotowujemy się pod następny sezon. Przeglądamy maszyny. Jak coś trzeba, to naprawiamy, wymieniamy element,
sprzęt roboczy, no to są tylko maszyny. Wszystko się zużyło, nie? Możesz mi powiedzieć, co kochasz w rolnictwie? Dlaczego ci się tak podobał? Czemu chcesz sam zostać? Ten klimat. To po prostu... No tak. Tak wyszło. Tata mi kozą, no to jakby nagodać. Nie dał mi większego wyboru. Nie no, tak po to... Lubię to robić, nie po prostu... Urka. Samo z siebie, nie? Urka samo z siebie. Nikt mnie do tego przede wszystkim nie... Nie zmuszę teraz. Jakbyś chciał, to byś mógł uciec. To jest po prostu moja decyzja, że ja tu... Ja tu robię. Ale tak, poza tym to jest coś niezapomniane. To jest, nie każdy to mu, ale... Zachody słońca. Na polu, jak się orze, ten zapach od rana zaoranej ziemi, to jest po prostu... Coś, czego nie idzie zapomnieć. No i... Przede wszystkim teraz ta technologia, to po prostu w tych czasach to jest po prostu rolnictwo, to jest bajka, nie? Bo to co tata jeszcze dwunastkami robił, to też była udręka zorać pole, nie? Bo to jednak nie ma tego komfortu, że tu godomy, tam trzeba było ryczeć w traktorze, żeby sobie usłyszeć. No ale traktory dalej zostają na gospodarstwie. Dwunastka dalej jest wykorzystywana. Ja? I co robicie nimi? Głównie w transporcie. W żniwa jest taki traktor pomocniczy do transportu. Aha. To jeszcze mamy zetora. By chodził ze starym rozsiewaczem do nawozów i też robił swoja robota. Proszę. To był taki traktor, to przez cały rok praktycznie nie był odpinany od rozsiewacza. Nie? To. Czyli co, trzy dżuny i jeszcze? Trzy dżuny, zetor. 12, 50 i 2,30. Rafałowi już podziękuję. No i zapraszam teraz jego starszego brata, tak? Dawida, na przejażdżkę. Zapraszam do traktora. Bo zimno. Jak ja widzę takie rzeczy u mnie w ciągniku. Co, brud? Tak. Ja przed żniwa, jak mam czas, rano na przykład, zanim wyjeżdżam, to sobie nawet podłogę umyję. No właśnie, my też właśnie trochę umyli znowu. A znów się umyje. No ale to taka pora roku, no właśnie. Powiedz mi, bo że już twojego brata pytała, gdzie się uczyłeś, czy to była też szkoła związana z rolnictwem, czy jednak masz też jakieś inne powołanie? To znaczy się ukończyłem szkołę w Raciborzu, technik agrobiznesu, kierunek. A, czyli też rolnictwo. Tak, tak, jak najbardziej. To był zamiar, żeby skończyć szkołę rolniczą, no bo mnie to ciekawi, chciałbym w tym pracować. A co ci ciekawi najbardziej? Nie ciekawi, tylko lubię to po prostu. Lubię to, lubię pracować. Nie czuję jakby takiego, że... Że musisz, że tylko, muszę, tak, tylko robisz to, lubię. To, tak. Mogę robić na polu cały dzień, cały, jadę tak. do domu, nawet nic nie mi czujesz nie jest. Tego. Tak, jakbym to miał robić przymusu, tak, to różnie to było. Bez sensu, dokładnie. Możesz mi powiedzieć o podziale prac w gospodarstwie? To jest też ciekawe. To znaczy się młody... Ja, młody, uprawa, właśnie orka. Ja się tak bardziej zajmuję siewem, nawożeniem. A tata pilnowaniem was. Tak, tata dogląda prac, wszystko dobrze idzie. Tata dysponuje budżetem, tak, o. O, możesz też mi powiedzieć, co najbardziej lubisz robić tutaj w polu? Na gospodarstwie? Najbardziej chyba lubię uprawiać. Następne. Młody też? Wszyscy lubicie uprawiać, tak. No teraz wasza, tu jest GPS. No właśnie, jest... tym ciągnikiem to już w ogóle, nie? To jest bajka normalnie. No właśnie, a propos ciągnika, zadowoleni jesteście, co nie? Bo i tata tak, to mówił, jest... i brat, i... I tak, spełnia nasze wymagania. Nie żałujecie, że ma 50 nie. koni więcej? Nic nie żałujemy, jest jak najbardziej do nas dostosowany. Też dużo robi ten GPS, bo my w poprzednich traktorach nie mamy GPS-u, nie? Ja dalej nie mam, więc... Na tych amerykańskich filmach, jak oni mają to pole takie długie, to wiesz, nogi wykładają i jadą. A to nie trzeba do Ameryki, tu na Ukrainie albo gdzie tam... Tak, na Ukrainie. Jedna zmiana w jedną stronę jadą. Co tu kochasz najbardziej? Zachody słońca w żniwa. Albo wschody. Najlepiej to późne wieczory na polu. Zachód słońca. Że fajnie jest porobione na polu, to też mnie cieszy. Jak grat na rzepak nie spadnie. Tak, jak rośliny zadbane, wszystko, nawozy w czasie zrobione. To jest właśnie to, że
to najbardziej cieszy oko, a to, że trzeba przy tym pracować, to już jest mało ważne. Jak widzisz taki jak efekt... jak lubicie to, co robicie, to wcale... Że jest taki efekt, to warto, to naprawdę warto. Ale romantycznie będzie na tym filmie. Ten zakłada słońce, ten, że gleba pachnie normalnie. Fajnie będzie. No, Wiktoria, a może ty byś chciała spróbować? No, bardzo chętnie. Mam nadzieję, że niczego nie popsuję. Dobrze, to się możemy zamienić. Okej, to musimy... czekaj, ja cię wpuszczę, chyba że ja wyjdę. O, ale tu przyjdź z powrotem. Dobra, co ja mogę zrobić? Na spokojnie ustaw sobie kierownicę. Z tyłu jest taki przycisk. Nie muszę klikać. Nie, żadnego gazu nie. Okej, okay. I z tyłu, czyli gdzie? Jest tam przycisk. Ten? Tak, i no. Naciś go i popchnij do przodu. No. Nie, to trzeba, musisz mocno przycisk. Przycisk i do przodu, trzymając go. I teraz możesz dać tempomat na prawo. Mocno, a, mocno. Że ja go... Tak, i teraz aktywuję, on stąd będzie... I ja go muszę dotykać, czy nie? Tak, żeby tylko kierować. Nie musisz nic, on sobie sam obroty ustala. Operator tylko musi nawrócić, nic więcej. No właśnie, widzę. Już klikasz, bo to wy sobie sami ustawiacie na tym, tak, nie? Tak, tak, tak. To sobie można tu przydzielić. I tu możesz różne... Tu możesz... Tu z tyłu są jeszcze guziki, to jest 14 funkcji, to możesz sobie przydzielić. Aha. Wszystkie funkcje z traktora. Wszystko jest jakby po twojemu. Tak. Ty sobie ustawiasz, wchodzi brat, nie wie, o co chodzi. No dlatego zawsze muszę zobaczyć tą tam. No właśnie, no właśnie. Dobra. Chcesz jeszcze jechać? No, jak mogę? To... Tylko musisz mi powiedzieć, jak nie popsuć. A, czekaj, żeby on jechał szybciej, to jego... Aha, okej. A teraz przycisnąć i w bok. Nie, czekaj, co? Tak. Aha. To jest to samo... A czemu w bok, a nie do przodu? Bo to jest tak samo jak w pędzie. Nie wiem, nie jechałam. No to jest właśnie plus tego, że no więcej taki, że on jest bardziej, go można wykorzystać, nie? Bo teraz jakbym kliknęła, to on się przestawi na ten tryb, tak, że ale, ja sama go... Tak, jakbyś teraz nacisnęła na full, to on jedzie 50. Bo on może, możesz go jednocześnie na joystickiem kierować i jak przyciszasz gaz, to automatycznie przeskakuje. W sensie on się przeskakuje na to, co ja robię. Okej, okay. Nasza wizyta dobiega końca. Bardzo dziękuję za tak miłe przyjęcie i możliwość przejechania się swoim nowym nabytkiem. No również dziękuję za to, że mogłem was poznać, za to, że nagrywaliście i za miło spędzony czas. Dziękuję. Cześć. Mamy dla was świąteczny rabat w sklepie partnera kanału i zapraszam was do subskrybowania, komentowania i śledzenia właśnie następnych odcinków. Zapraszam was również na nasze Instagramy. Bądźcie na czasie. Cześć! To jest to całe niebezpieczeństwo z pługiem. No właśnie. Tylko mi golfa nie zaoraj.